2020 rok był bardzo ciężki. Baliśmy się bardzo, że w momencie wybuchu zacznie się cięcia w inwestycjach. Pierwszą decyzją prezydenta miasta było to, że wszystkie inwestycje mają być kontynuowane. Na koniec tego roku możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy 120% planu. Czyli nie tylko, że wstrzymaliśmy jakiekolwiek inwestycje, ale również doszły nowe inwestycje, które są realizowane. I myślę, że to jest ta wartość dodana. Chcę, abyśmy kontynuowali wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy albo które są kontynuowane. W tym między innymi oddamy na pewno dwa duże kompleksy basenowe. Basen w Nowej Hucie na osiedlu drugiego pułku lotniczego oraz basen przy Eisenberga, który będzie taką, myślę, perełką dla krakowian. Oddamy następne sale, następne boiska, centrum łanów. Także myślę, że ani młodzież, ani mieszkańcy nie mogą narzekać albo nie będą narzekać, że tych inwestycji powstaje mniej. Baza sportowa będzie rosła i będzie coraz więcej dostępna dla mieszkańców, a ta baza sportowa przy szkołach ulegnie dalszym remontom i będzie coraz bardziej nowoczesna. Czy chcielibyśmy bardzo, ale to bardzo rozpocząć dwie sztandarowe inwestycje. Jedno to jest Centrum Sportów Zimowych, gdzie już mamy pozwolenie na budowę i myślę, że mieszkańcy Płaszowa będą się cieszyć, że powstanie centrum, gdzie będzie i basen, i lodowisko, i sztuczny tor do jazdy na nartach, ścieżki rowerowe. Także myślę, że to centrum chcemy rozpocząć w 2021 roku i w 2023 roku go oddać mieszkańcom do użytkowania. I to, co już walczymy parę lat, czyli kompleks basenów olimpijskich, 50, 25. I tam również mamy pozwolenie na budowę. Czekamy tylko na, mam nadzieję, że niedługo będziemy mieć gwarancje rządowe na realizację tej inwestycji i rozpoczniemy tak, aby na 2023 rok również Kraków wreszcie miał prawdziwy kompleks z basenem 50-metrowym. Stadion Wisły będzie miał nowy wygląd, będzie miał o wiele będzie bardziej nowoczesny, tak aby w 2023 roku mogły tam się odbyć otwarcie igrzysk.